8 otwartych spotkań roboczych i wydarzeń, w których wzięło udział setki mieszkańców. Przeprowadziliśmy 1920 ankiet w ponad 20 punktach konsultacyjnych i wszystkie odpowiedzi otwarte skrupulatnie przepisaliśmy do Excela. Prowadziliśmy wizje lokalne, pomiary geodezyjne, wydobyliśmy z archiwów materiały historyczne, zaprosiliśmy mieszkańców na spacer z przewodnikami, botanikami, gwiazdami sportu, a także otwarte i bezpłatne pokazy filmowe. Posprzątaliśmy polankę, okoliczny las, posadziliśmy kwiaty, proszę o slajd. Odbyliśmy dziesiątki wywiadów z mieszkańcami Gdyni i nagraliśmy film opowiadający historię budowy basenów na Polance. Przeprowadziliśmy ogólnomiejskie warsztaty projektowe, przebiegliśmy z Piotrem Suchenią rejon objęty planem, zorganizowaliśmy warsztaty z dziećmi, czytanie na polanie, projektowaliśmy park wodny w przedszkolu. Testowaliśmy akustykę przyszłego amfiteatru z klubem kibica Arki Gdynia. Rozegraliśmy mecz hokeja podwodnego z Orką Gdynia na dnie przyszłej pływalni na sucho. Odbyliśmy wizyty studyjne w europejskich miastach w poszukiwaniu inspiracji. Nagraliśmy teledysk na licencji Walta Disneya, w którym zaśpiewaliśmy prezydentowi piosenką Pocahontas i wysyłaliśmy mu pocztówki z przyszłości. I nie wydaliśmy na to ani grosza publicznych pieniędzy. Zrobiliśmy to, czego nie zrobiło miasto. Podjęliśmy dialog z mieszkańcami o tak ważnym dla nich miejscu w momencie, kiedy zmienia się jego przeznaczenie.